No siema moje kochane babeczki, witam Was dzisiaj na przeglądzie w Pepko. Jak zwykle kilka nowości, które chciałam Wam pokazać. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapeczce w górę. Te zielone bluzeczki w paseczki, 25 zł, są aż do 3XL, słuchajcie, także jest bardzo duży wybór rozmiarów. Tutaj takie macie fajne, z długim rękawem, które niestety trzeba prasować. Ja uwielbiam materiały, których nie trzeba prasować. 40 zł, bo po prostu nienawidzę tego robić. Dlatego zawsze wybieram taki materiał, który jest po prostu nie wymaga prasowania. Ta na przykład kosztuje 25 zł. I to jest fajny materiał, bo tego nie trzeba, nie wymaga powiedzmy jakiegoś pilnego prasowania. Tutaj mamy taką sukienkę, uważam, że ona też jest totalnie nie wymaga jakiegoś prasowania. 5 dyszek. Powiem Wam, że za takie ubrania, których nie trzeba prasować, to nawet chętnie dopłacę. Tutaj jest taka sama jak ta zielona, tylko po prostu, wiecie, w innym kolorze. A sprawdźmy jeszcze, czy cena się zgadza ta sama, bo to różnie bywa, niespodzianki nam często robią, nie? 5 dych, no to okej, miałam rację. I rozmiary są aż do 48. Te kamizelki, słuchajcie, są fajne, bardzo je polecam, naprawdę są rewelacyjne, są mega wygodne, bardzo fajny materiał. No i są przede wszystkim też ciepłe. Cena 50 i są do XL. No i tutaj macie takie dopasowujące się obcisłe sukieneczki. Chociaż wiecie, jak weźmiecie dwa rozmiary większą, to nie będzie obcisła. 40 zł i rozmiary są do 48. Dużo pasków ostatnio w Pepco. No i zobaczcie, materiał też fajny, paskowaty i też taki, którego uważam, że nie trzeba jakoś pilnie prasować. 30 zł, jak się dobrze rozłoży na suszarce, to będzie nieprasowalne. No i tutaj jeszcze taka fajna niebieska bluzeczka, lubię takie żywe kolory, 30 zł. No i rozmiary są do XL. Tu jest jeszcze fajna taka czerwona koszula na guziczki. Zaraz Wam pokażę, jaka jest cena, momencik. Cena do 30 zł i rozmiary do XL. Dobra, znowu paski, tym razem spodnie. Z takiego fajnego materiału one są wykonane. Taki, wiecie, rozciągliwa góra, dopasowujący się, ale jest bardzo fajny, bo ja lubię na przykład spodnie na gumce. Nie mam talii osy. 35 zł, rozmiary są do 48, ale lubię spodnie po prostu, jak są wygodne. Tutaj macie taki materiał, wiecie, luźny. Sorry, zaczęłam się jąkać. Rozmiary są do 48 i kosztuje 40 zł, ale zobaczcie, on jest taki, wiecie, przewiewny, fajny, wiosenny. Te katanki też są całkiem spoko, uważam. Tylko nie jestem pewna, 80 zł są do XL, nie jestem pewna, czy kolor nie będzie się spierał. Okej, okay, tutaj macie taką szarą, klasyczną bluzeczkę, po prostu sportową, za 17 zł i rozmiary do 3XL. Soft touch, wiecie, delikatną dotyku. No i tutaj takie na ramionczkach. Zobaczcie, różny miks kolorów, totalnie miks. Jeszcze coś takiego, no w zasadzie to są wszystko to samo, nie tylko po prostu różne kolory. Do XL. No spodnie dresowe, one kosztują 35 zł, rozmiary są do XXL. Tutaj mamy takie same, tylko po prostu granatowe, zobaczcie sobie, też 35 zł, też do XXL. Jeszcze kapciuszki chciałam Wam pokazać, bo mamy takie fajne, zobaczcie, z myszką Miki. Bo ostatnio Pepco też ma właśnie fazę na myszkę Miki, czy u dorosłych, wśród dzieci też. Ups, moje buty się odbijają. 25 zł. Tutaj takie niby damskie, ale męskie, 15 zł. Tutaj mamy za 15 zł takie beżowe, tutaj mamy takie w ogóle z futerkiem w środku, zobaczcie, żeby Wam się miękko chodziło. Tutaj mamy futerko na zewnątrz, ale taka guma w środku, 25 zł. Czy wygodne? Nie wiem, wydaje mi się, że tak. 20 zł takie klapeczki. Słuchajcie, te są najlepsze. Po prostu, o, no,
Dobra. Dobra, mój błąd. Dobra, wróciłam. Słuchajcie, już sprawdzam cenę. Okej, wróciłam, spadły mi, ale już jestem. Te są też całkiem spoko. Takie gumowe za 17 zł. Są też, zobaczcie, w niebieskim kolorze. No i takie a la trampki jakby z takim materiałem siateczkowym, przewiewnym za 4 dyszki. Zaraz wam tu pokażę, co tutaj jeszcze jest takiego ciekawego z drugiej strony. Tutaj macie na przykład adidaski. 50 zł, chociaż uważam, że jakość wykonania nie jest zadowalająca, no ale też 5 dych, no to wiadomo, cena jest dosyć taka niska. Co tutaj jeszcze z takich nowości? Czekajcie. To są te skardiobany, czy chyba tak? Podobne, nie pamiętam, ale one już były. Trampeczki to też jest nówka sztuka, kosztem 35 zł. No i tych jeszcze wcześniej w Pepco nie było. Adidasów, spoko jako sportowe, bardzo mi się podobają, w sumie nawet ładnie wyglądają w ogóle. 60 zł i to uważam już są trochę lepiej wykonane.